Dzień dobry Państwu, gorąco i serdecznie witamy z Polkowic, ze stadionu przy ulicy Kopalnianej, gdzie dzisiaj w ramach 9. kolejki drugiej ligi piłkarskiej miejscowy Górnik w czarnych strojach podejmuje zespół Pogoni Siedlce. Proszę Państwa, już za moment pierwszy gwizdek odbita, w tym meczu ja zachęcam Państwa do gorącego, kulturalnego dopingu i wielu sportowych wrażeń. Górnik podejmuje Pogoń Siedlce. Trenerem drużyny z Siedlec jest Kamil Socha, znany na Dolnym Śląsku szkoleniowiec. Miałem okazję z nim porozmawiać tutaj przed tym spotkaniem. Przyznał, że jest jednak tutaj jego zespół osłabiony, bo jak się okazuje, w dzisiejszym meczu nie może wystąpić Adam Mujta, lider drużyny, zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie. W środkowej strefie walczą tam Radziemski z Górnika Polkowice. Jest przy piłce z numerem 17 Mariusz Szuszkiewicz. Szuszkiewicz, strzał z dystansu, taka próba zaskoczenia bramkarza Smołucha, ale ten wyczuł intencję napastnika. Jest tam Bancewicz na prawą stronę do Radziemskiego. Radziemski, dośrodkowanie płasko po ziemi, ale nie było tam nikogo z jego kolegów. Dośrodkowanie teraz, wracając tutaj do wydarzeń boiskowych, dośrodkowanie z rzutu rożnego Górnika Polkowice. Wacławczyk doskonale tam wypaczył Bancewicza. Bancewicz i mamy gola! 1-0, drodzy Państwo. 7 minuta spotkania, prowadzenie Górnika Polkowice. I zdobywcą gola, jeśli tutaj dobrze zauważyłem, jest chyba jednak Mariusz Szuszkiewicz. I proszę Państwa, pierwszą bramkę dla drużyny gospodarzy. A już Szulcem, grający z numerem 17 na koszulce, Mariusz Szuszkiewicz. Jeszcze tam ucierpiał z numerem 16 Maciej Bancewicz, leży na boisku, gra toczy się dalej. Sędzia jej nie przerywa, Pogoń w ataku. I taka dosyć składna akcja, przedziera się z numerem 19 Maciej Firlej. A tymczasem tutaj Oskar Rebka próbował przedzierać się, miał na plecach dwóch zawodników Górnika Polkowice. Teraz tam dobrze zauważył na lewej stronie boiska swojego kolegę z zespołu. Zdąży Radziemski, zdążył, ale za dużo nie. No i teraz tutaj szczęście dopisało Górnikowi. A dzisiaj w Polkowicach jak na razie przegrywa 0-1, chociaż teraz właśnie Siedlczanie w ataku z numerem 7 przedziera się przy linii bocznej boiska Piotr Marciniec. No i mamy rzut karny. Bartosz Brodziński. Mamy wyrównującego gola. 1-1. 36 minuta spotkania. Rzut karny dla Pogoni Siedlce wykorzystuje Bartosz Brodziński, który doprowadza do wyniku remisowego. Piotr Marciniec tak szybko, dosyć dynamicznie tam rozgrywa akcję w środkowej strefie boiska. Próbuje robić przewagę. Dobry strzał, jeszcze lepsza obrona. Dominik Radziemski. Wacławczyk. Szuszkiewicz. Ładnie strzelił, ładnie uderzył lewą nogą. Kamil Wacławczyk, minął jednego rywala, zagranie jest Eryk Sopków. Wacławczyk, Mariusz Szuszkiewicz na prawą stronę boiska do Macieja Bancewicza. Bancewicz ze skrzydła w pole karne, ale znakomita okazja tutaj. Naprawdę aż trudno sobie wyobrazić, że Eryk Sopków nie trafił w piłkę, będąc 5 metrów przed bramką strzeżoną przez Piotra Smołucha. Radziemski, ale zamieszanie w polu karnym. Dominik Radziemski z numerem 11. Bancewicz. Odegranie piłki do Radziemskiego. Radziemski minął rywala, ale jest już przy nim drugi. Ale pięknie teraz zakręcił tutaj rywalami. Piękne podanie.
Ma może teraz jest Erik Sopków, ma na plecach przeciwnika, jakby zwolnił przed bramką. Azikiewicz pięknie dośrodkował w pole karne. Jak na razie jedno zwycięstwo na koncie, niestety bez zwycięstwa na własnym boisku, chociaż jeszcze walka trwa, dopóki piłka w grze. Teraz Sopków ponownie, miał tutaj kilka okazji ten napastnik, a dzisiaj, drodzy Państwo, no tutaj chyba będziemy mieli jednak w Polkowicach podział punktów w meczu Górnika z Pogonią Siedlce. Jeszcze tam Wacławczyk próbował do Azikiewicza, ale zbyt głęboko i, drodzy Państwo, jest to ostatni w dniu dzisiejszym gwizdek sędziego na stadionie przy ulicy Kopalnianej w Polkowicach. Miejscowy Górnik remisuje z Pogonią Siedlce 1-1. Prowadzenie dla gospodarzy zdobył Mariusz Szuszkiewicz, natomiast wyrównał wynik meczu z rzutu karnego Bartosz Brodziński. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu, mówiący te słowa Mariusz Swojda oraz realizujący transmisję od strony technicznej Paweł Włodarczak.